witam. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bike check tej bestii. Ostatni bike check był bardzo w moim stylu, ale teraz, jako że mamy za kamerą pana Jakuba Wala BKS, który użyczył swój sprzęt oraz umiejętności, to czemu by go nie wymurzynić i nagramy w końcu jakiś porządny film na ten kanał. Tego chciałbym was zaprosić do oglądania. To zaczynając od największej części rowera, jest to rama Norco Aurum C7-3 z roku 2017, wykonana z karbonitu, pomalowana we wzór panterki, malowanie hydrofobowe, trzyma się, no tak, 9 na 10, ale wygląda ładnie. Tak więc, next rzecz, do której możemy przejść, będzie to damper. Damper to jest RockShox Cage RC na sprężynie 600x3.0. W sumie nic więcej nie mam do dodania, po prostu damper. Jak jesteśmy już w temacie zawieszenia, to możemy sobie przejść do przodu. Mamy tutaj RockShoxa Zeba w wersji Select na chargerze pod koła 27,5 cala. No a jak już jesteśmy z przodu, no to trzeba wspomnieć o przednim kole. Oponka to jest Maxxis Assegai, szerokość 2,5. Piasta to jest Novatec. Nie podam nazwy, bo jest tak długa, że mi się nie chce. Przednie szprychy to Sapimy, tak samo jak nyple, dętka to jakaś randomowa. Jak jesteśmy już tutaj, no to pójdziemy troszkę do góry i mamy kokpit. Mostek to jest Dartmoor Beetle, a kierownica Rental Fatbar skrócona na 780 mm. Heble to są stramy Cody RSC z barmoldem, na którego temat wypowiem się w osobnym filmie, który planuję zrobić. Będzie opisywał cały proces tworzenia barmolda w Norco, czego nie da się zrobić, ale jakoś zrobiłem. Przerzutka. Kolejna istotna rzecz. W nietypowym miejscu, bo na ramię, ale jest, działa, spełnia swoją funkcję. Jest to SRAM GX, tak samo jak i przód, jak i tył, ale do tyłu przejdziemy sobie trochę później. Jeśli chodzi o samo serce napędu, czyli zespół Korb wraz z zębatką i pedałami, to mamy tutaj korbę Raceface Chester Direct Mount. Platformy to są DMR-y, Brandogi jedynki. Bardzo polecam, czasami trzymałem aż za mocno. Blad to jest, zakładam, że jakiś z Raceface'a, 38 zębów. Napinacz LG1. Też napina Bueno. Support to jest Pressfit, również z Raceface'a. To był BB9 bodajże. Ale idąc trochę wyżej, sztyca, niestety nie znam nazwy. Siodełko to jest jakieś ze speca, też nie znam nazwy. Ale no to już mamy najciekawszą część chyba. Zależy, co dla kogoś ciekawe. Mniejsza o to. Przerzutka SRAM GX, siedmiorzędowa. Kaseta SRAMa DH, tak samo, siedmiorzędowa. Koło, również nieznana obręcz, tak samo jak z przodu, aczkolwiek mogę polecić. Szprychy Sapima, tak samo jak nyple. Piasta to Hope Pro 4. Hamulce, tak samo jak z przodu, SRAMy Cody RSC. Tarcza z tyłu to SRAM 200 mm, a z przodu to SRAM 203 mm. Opona z tyłu to jest Maxxis High Roller 2. No i w sumie wszystko mówię, co ja wam mam kurwa mówić o łańcuchu albo o botniku. To jest bez sensu. To chyba kończymy tego vloga. Kurwa, vloga. Bike checka. Wypierdalać.